Partnerem Akademii Opowieści jest ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, organizator festiwalu Małych Opowieści. Chciałam zostać aktorką od zawsze. Chciałam się nauczyć tego zawodu. Jak jeszcze rozumu nie miałam, ale przeczucie miałam, intuicję, że do tego się nadam. Jak tam mówiłam w szkole, w podstawówce, czy nawet w liceum koleżankom, że chciałabym zostać aktorką, to się ze mnie śmiać aktorka. Bałam się, że mnie nie przyjmą. Może nie ze względu na predyspozycje, o których też niewiele wiedziałam, uczyłam się tego, ale ze względu na głupi wzrost, że przez to nie zostanę aktorką. I sobie myślę, co ja wtedy w życiu będę robić? Rany boskie. Co? No ale tak się ułożyły sprawy, że była dyskusja o tym wzroście, ale zadałam szyku na egzaminie wstępnym i przyjęli mnie do szkoły. Oczywiście jak skończyłam szkołę, to marzyłam o tym, bo to głupio by było nie tego, że będę sławną aktorką, że wszyscy będą tak mówili, wszyscy mnie znają. Tak się nie zdarzyło. Poszłam do teatru, zaczęłam grać, zaczęłam zdobywać tam pozycję i tak byłam zadowolona. Dostawałam dobre recenzje i wszystko. To było w Wałbrzychu. Potem przyszłam tutaj do teatru, do Płocka. No i jestem sobie w tym Płocku. A tu zjawił się u nas w Płocku na zaproszenie dyrektora. No kto, kto? No pan Adam Hanuszkiewicz. I to jest dla mnie tak. Nie dość, że takie nazwisko. No to jak on miał przyjechać, to się wszyscy ucieszyli. Ja też. Mówię sobie, Jezu. Prawdziwy Hanuszkiewicz? Ja go tak poznam. Przyjechał, słuchajcie, zwołali nas do sali prób. Miał tę swoją laskę z taką srebrną tą gałką. Wszedł, usiadł. Słuchajcie, ja gębę otworzyłam, nie ukrywam, on usiadł. On mówi do nas tak. Proszę Państwa, przyjadę za tydzień. Każdy z Państwa przygotuje jedną piosenkę ze spektaklu. Przywiózł tam nuty i tego. Tutaj z korepetytorem, do roli, którą będzie chciał ten ktoś grać. Czyli urządził przesłuchanie, co teraz się modnie mówi casting, no nie? Przyjechał za tydzień, a przez ten czas myśmy tam ćwiczyli, no nie? Ja się nauczyłam piosenki do roli Dulskiej, bo tylko ta rola była jakby w moim wieku odpowiednia jeszcze w tym spektaklu do mnie. Przyjechał, usiadł i my po kolei wchodziliśmy do tej sali prób, tam gdzie on przedtem siedział, nam to wszystko opowiadał. I każdy wchodził, tam odśpiewał sobie. Ja nie jestem tremiara. Jak jestem przygotowana, to do spektaklu, no ta trema to jest taka mobilizująca. Mówię tak, że Jezus, zaczyna się u matko, zje, la, la, la i tam wychodzę i gram, prawda? I tutaj też tak weszłam. Myślałam, że wszystko ze mną w porządku. No i tego ja weszłam, odśpiewałam to. Dziękuję, poszłam pojedynczo. Zeszłam do siebie do garderoby, bo to piętro niżej było. Słuchajcie, usiadłam w tej mojej garderobie. No przecież nie byłam już pod fruwajką. I naprawdę nie jestem tutaj. Usiadłam i tak czuję, że tutaj mam taką galaretę. Mówię, kretynko, pamiętaj. Mówię, Boże. Wtedy poczułam, że nawet jak nie, jakie ważne, jak ważne było dla mnie to spotkanie i to, żeby się nie skompromitować. Dlaczego była pani tak stremowana? A czy ja wiem? Ja wiem, ale kim był wtedy Hanuszkiewicz, żeby tak wszyscy tak, no... No jak, no kim, no? Nie, ale chodzi na to dla was, tak? Jaka była opinia o No ja nie wiem, ale Hanuszkiewicz to nawet jak ktoś nie lubił, czy uważał, że jest wstrętny łobuz, bo się rozwiódł tam z żonami, czy diabli wiedzą, co o nim myślał. To było nazwisko, to jest wizjoner, osobowość. Osobowość taka, że daj Panie zdrowie każdemu. Kto tego własnym okiem i sercem nie widzi, to znaczy, że nie widzi nic, że jest ślepcem. No i słuchajcie, w teatrze tego, kto tam obsadzi, no nie? No i szmer, a w pracowni krawieckiej dyskusji, nie, no on powinien obsadzić tak i tak. Wiecie, wszyscy są tego. Giełda nazwisk i w ogóle tego. Nie, to dyrektor się nie zgodzi, żeby ona to... No i była też mowa właśnie o mnie. Hanuszkiewicz wybrał mnie do roli Dulskiej. Co mnie zaskoczyło, ale nie skłamałabym, jakbym powiedziała, że nieprzyjemnie. Taka się poczułam. Hanuszkiewicz
Był zadowolony z pracy ze mną, bo czy kto chciał, czy nie chciał słuchać, każdemu opowiadał, że ja jestem najlepszą, wybitną aktorką komediową Polski i w ogóle. I tak to było. Ale słuchajcie, premiera była bardzo udana. Podobało się przedstawienie, dostaliśmy świetne recenzje. Ja odszczekałam uczciwie w garderobie wszystko to, co mówiłam, że nie za bardzo to widzę, mój Boże, to wszystko tego. I była fajna premiera i świetne przedstawienie. Taki odniosłam sukces, taka byłam zadowolona. I teraz minął rok i Hanuszkiewicz telefonuje do nas, do teatru, do dyrektora i rozmawia z nim, o czym ja się później dowiedziałam, bo mi nie powiedzieli tego. I zaprasza mnie, żeby dyrektor puścił mnie do Warszawy, do jego teatru, żebym gościnnie zagrała w Balladynie matkę Aliny i Balladyny. A dyrektor mu powiedział, potem mi to powiedzieli po pół roku, że nie może mnie puścić, bo ja muszę grać tutaj teraz w kumoszkach, wesołych kumoszkach z Windsoru. No i tam takie były dyskusje i on i nie zagrałam w tej Balladynie, czyli zapadłam mu dobrze w pamięć. Z dobrej strony, po prostu, nie będę nieskromna, no po prostu. Znowu zadzwonił do mojego teatru i zaproponował, żebym przyjechała do Warszawy zagrać w Romeo i Julii, Piastunkę Julii. I tym razem dyrektor mnie puścił. Pojechałam na próbę do teatru nowego, do Warszawy. Grać u Hanuszkiewicza. Zobaczcie, jak nie odpuścił. Dlatego jest taki ważny. A on, który tyle aktorek przeróżnych, różnistych miał w Warszawie, on wziął mnie do tego, do spektaklu. Drugi raz. Po pierwsze, nie przynudzić. Taki chyba morał z tej opowieści. No, widać świetnej aktorki komediowej, która potrafiła nasycić opowieść humorem, konkretami, detalem, scenami. To druga rzecz, czyli szczegół, który pozwala zobaczyć to, o czym opowiadam. Taka opowieść tak wyposażona w taki detal, szczegół, konkret, że powoduje, że jest żywa, że nie zabija się tej opowieści jakimiś ogólnymi stwierdzeniami. Trzecia rzecz, przykład. To nie była próba budowania pomnika Hanuszkiewicza, tylko była to opowieść o człowieku Hanuszkiewiczu. Tak? Dlatego to się udało, że zamiast takich stwierdzeń, jak na przykład Hanuszkiewicz był dobry, zły, mądry, Grażyna Zielińska powiedziała to mikropowieściami. I to widzowie, słuchacze sami już wiedzieli, jaki był Hanuszkiewicz, albo co ona myśli o Hanuszkiewiczu. Też ważne w opowieści, dobrej opowieści, że jest oparta na świetnej obserwacji, tak? I na słuchaniu. Zielińska dobrze słuchała i dobrze to obserwowała, więc ta opowieść jest wyposażona w takie jeszcze walory. I po piąte, patos zabija prawdziwą opowieść. A tutaj Zielińska, jak tylko były poważne sceny, czy takie, które można było zagrać właśnie patetycznie, to ona to ścinała.